Był wezwany, nie stawił się. Komisja chce dla niego kary. Były szef ABW Piotr Pogonowski nie odpowiadał dziś na pytania członków Komisji do Spraw Pegasusa. Sebastian Napieraj jest z nami. Sebastian, do kogo i o jaką karę dla niego komisja wnioskuje? Do Sądu Okręgowego w Warszawie. Ta kara to przymusowe doprowadzenie. Jeszcze raz podkreślę, przymusowe doprowadzenie byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mawia się, że do 3 razy sztuka, ale i w tym przypadku nie udało się. Wcześniej 2 inne wrześniowe terminy i wtedy też wniosek o to, by Piotra Pogonowskiego ukarać karą finansową w wysokości 3000 zł. To jak widać nie przyniosło rezultatu, więc jest teraz wniosek do Sądu Okręgowego o to, by został przymusowo doprowadzony. Tutaj zgodę na to musi wyrazić sąd. Sam Piotr Pogonowski w piśmie do Komisji do Spraw Pegasusa zasłania się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Julii Przyłębskiej. W praktyce, jak przekonują prawnicy komisji, wyrokiem, który nie ma żadnej mocy prawnej, nie istnieje, bo w składzie orzekającym był sędzia Dumbler, sędzia Wyrembak, osoba nieuprawniona do tego, a sam wyrok nie został opublikowany. Mówiąc tym samym, przekładając to na taki język kolokwialny, ten wyrok nie istnieje. O tej karze dla byłego szefa ABW mówiła przewodnicząca komisji. Głosowaliśmy wniosek, będziemy zwracać się do Sądu Okręgowego w Warszawie o to, aby ukarać pana Piotra Pogonowskiego, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, za dzisiejsze niestawiennictwo, ale równocześnie zawnioskujemy o jego zatrzymanie i doprowadzenie. Ten termin zostanie wyznaczany. Oczywiście musimy przeanalizować też to, w jak krótkim czasie możemy ten termin wyznaczyć. O tym państwa poinformujemy, ale tak, no, tym razem do 3 razy sztuka. Nie ma takiej możliwości, żeby świadkowie nie stawiali się bez usprawiedliwienia przed komisją. To nie jest zaproszenie, to jest obowiązek. Wszystkie osoby, które mają wezwanie, powinny stawić się, odpowiedzieć na pytania. I a propos tego stawiania się, zasadnicze pytanie, czy w poniedziałek pojawi się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Pytałem przewodniczącą komisji, czy przesłał jakieś pismo, czy również zasłania się wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej. Na razie takiego oficjalnego pisma ze strony byłego ministra sprawiedliwości nie ma. A samo pojawienie się dzisiaj Piotra Pogonowskiego było z pewnością dla komisji ważne. To się nie stało, a sporo pytań do byłego szefa ABW. W końcu to CBA kupowało Pegasusa za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, ale ten system, jak wynikało z zeznań świadków, powinien być certyfikowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To się nie wydarzyło. Druga sprawa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak ujawniają dziennikarze TVN24.pl, korzystała z Pegasusa, odpłatnie płaciła CBA za korzystanie z tego systemu. Co więcej, jak ujawnili ostatnio dziennikarze TVN24.pl, była próba uzyskania zgody sądu na podsłuchiwanie Pegasusem liderek strajku kobiet w czasie, kiedy strajk kobiet miał miejsce. W przypadku Marty Lempart takiej zgody nie było. W przypadku Klementyny Suchanow taka zgoda na podsłuchiwanie przy pomocy Pegasusa została wydana. Także sporo pytań potencjalnie mogło paść dzisiaj do Piotra Pogonowskiego, ale ten postanowił się nie stawić, a tym samym komisja zdecydowała o tym, że kieruje wniosek do sądu o jego przymusowe doprowadzenie.